Cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Witam ciebie, i ciebie, i ciebie. A ciebie te tam z tyłu, to ja mam w dupie. Żartuję. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. To będzie nowa seria. Mam nadzieję, że będzie wam się podobać. Będzie to Wiedźmin 3 Dziki Gon, dodatek z serca z kamienia. Motyw jest taki, dlaczego chcę to nagrać? Tam jakiś czas temu dawałem wam opcję, że o, nagram jakąś serię, na przykład Wiedźmina, Gotika czy coś, i najwięcej miał fakt faktem Wiedźmin. Problem polegał na tym, że kurczę, jakbym miał nagrywać całą serię od początku, to ja bym dostałbym dawno, bo większość questów znam, więc zrobiłbym to samo wszystko. Ale wczoraj miałem imprezę urodzinową. Zatem dostałem w prezencie. O, pokażę wam. Dostałem taki, o, takie coś. Pakiet dodatków, krew i wino, serca z kamienia. I oczywiście kod, który już został wykorzystany, więc nic nie będziecie z tego mieli. I osobiście uważam, że ja pierdzielę. Więc nagram teraz serca z kamienia, żeby było coś do naszego, na nasz kanał, na mój kanał, który razem z wami... Dobra, nieważne. Po prostu chciałem powiedzieć, że robię coś z wami, ale z wami nic nie robię. To po prostu oglądacie i się dobrze bawicie. No i dlatego zrobimy sobie dodatek serca z kamienia, który nie jest wcale taki długi, nie jest mega jakiegoś rozciągnięty w czasie. Mam nadzieję, że będzie nam to fajnie pasowało. Dodatek zaczyna się od 30 levelu. Ja osobiście mam level 33, gdzie pierwszą połowę gry nakurzałem z wszystkimi możliwymi questami, a później to już tylko wątek fabularny, bo bardzo chciałem poznać fabułę całej tej gry i o, ja pierdzielę, jest naprawdę zarobista, więc polecam ją zagrać. U mnie nie zobaczycie. Może początki zobaczycie na moim poprzednim kanale Ręce Sznabi. Nie chcę zupy! No, ale z serca z kamienia bardzo chętnie przejdę całe i wrzucę na YouTube, po czym od razu, jak tylko wyjdzie 31 maja, krew i wino będę nakurzał całą grę i ja pierdziel, panowie. Panie, będzie ładnie, będzie zacnie. Dobra, zacznijmy, bo dodatek zaczynamy z tym. Cię Wiedźmina? Kogoś, kto zabije potwora. Może być Wiedźmin. Co to za potwór? Duży, zły, paskudny. W kanałach siedzi. Jak jesteś zainteresowany, to przyjdź do majątku Garin. Pytaj o Olgierda von Everec. To on wystawił to ogłoszenie. Chuba. Zaklinacz słów. Oferuje swoje skromne usługi. Zlecenie bez test kanałów. Wynajmę Amanta. Sprzedam konia. Kupię kołyskę. Dam dupy. Dobra. Questy zostały przyjęte. Okej. Idź do Olgierda von Everec. Gdzie ty pan? Panie. Gdzie ty? Kaj ty mieszkasz? Tutaj? O właśnie, bo tutaj są miejsce... Aha! Nieodkryte miejsca. Miejsce lub znalezisko, które nie zostało jeszcze odkryte. To mam znaki zapytania? Ciekawe, bo nie kojarzę tego, jak gram. Będzie trzeba to posprawdzać później. Zrobię to poza odcinkiem. Jezu, dużo tego jest. Okej, tak czy siak. Questik jest tutaj. Trochę daleko. Ale spoko loko, damy radę. Więc to ruszajmy w kierunku bliżej nam nieznanym do posiadłości von Everec'a. O, panie. Tutaj nie byłem chyba. Dobra, to tu jest najbliżej. Stąd udamy się od razu w tamtym kierunku. O, i właśnie, poprzednim razem nagrywałem bez posiadania minimapy, bez takich dodatków, pierdołków. Nie wiem. Dlaczego ja?
skryba. Wszyscy stoją, patrzą się. Halo? Co mi peplunisz? Ja tu byłem? Coś kojarzę. Ja byłem tu. Nieważne. Spieprzy z drugim. Poprzednim razem grałem właśnie bez minimapy, bez śladów. Usunąłem sobie takie różne rzeczy, które w pewnym stopniu mi ułatwiały grę. Po prostu chciałem zrobić ją nieco trudniejszą. Oczywiście grałem też na wysokim Witajcie! Fajnie, że żegnaj. Nara, miło było. Cześć. Płotka! Ja chcę cię tu dosiąść, a ty mi takie rzeczy robisz. W pupkę! Dobra. Ale tym razem chyba zagnę sobie z minimapą, bo czemu by nie, będzie to i troszeczkę łatwiejsze, ja mniej będę tracił czasu na poszukiwania. Wydaje mi się, że to jest taka wygodniejsza forma rozgrywki na wyższym poziomie trudności, żeby nie było za łatwo, ale mimo wszystko, kurde, było to łatwe. Dobra. Idź do Olgierda von Eferec i porozmawiaj z nim o kontrakcie. W sumie nie czytałem tego kontraktu, a jedyne co mi się rzuciło w oczy to taki typowo kozacki gościu ten na samym początku, z którym gadaliśmy. Nie wiem, słyszałem tylko tyle, że ta gra ma duże nawiązania do właśnie polskiej kultury, tam właśnie motywów z książek. Właśnie z Twardowskim. Zobaczymy, czy faktycznie będzie miało to tak dużo odwzorowań. Chociaż pewnie większość z was już to widziała. Więc liczę na to, że nie będzie spoilerów. Chociaż mogą być. Miejmy nadzieję, że nie. Siema. Co? Rzech zszedł. No dobra. Ej ty! Nie znam cię. Czego chcesz? Szukam Olgierda von Everett. A, w środku jest. Jakoś niespecjalnie się przejął, że szukam Olgierda. Cóż to za piękność. Chłowę tatuowana duperka. Szukam Olgierda von Everett. Nie ma tu takiego. Kim wy właściwie jesteście? A na kogo ci wyglądamy? Na bandę rzezimieszków albo zgraje byłych żołdaków, którym się poszczęściło. O, i tu się mylisz. Myśmy wszyscy szlacheckie syny. I córki! Ty mi wyglądasz co najwyżej na kurwę. Się, kim jesteście? Jesteśmy wolną kompanią redańską. Wołają na nas dzicy. Od dzika w herbie. Dziki Izaka. Powiedziano mi, że znajdę tu Olgierda von Everett. Ktoś cię oszukał, bracie. To może teraz dla odmiany ty mi pomożesz, bracie. Coś mi się wydaje, że chyba mieliśmy inne matki. Dobra, Angus, odpuść mnie. Ty długo matki nie miałeś, bo cię zastawiłem. To ja jestem, Olgierd. Mów, co cię sprowadza. Nie, nie, to ja jestem, Olgierd. Ty? W życiu, to ja jestem, Olgierd. I to jest właśnie to. W poprzednią rozgrywkę uważałem, że będę ten prowadził w taki sposób, jakbym to ja był, wiedząc, że jestem Wiedźminem, wiedząc, że jestem w jakimś stopniu przekoksem, który będzie w stanie pokazać innym, gdzie raki zimują, dlatego też trochę bywam dupkiem, ale mimo wszystko staram się być jakiś sprawiedliwy.
Wszyscy jesteście Olgierdem, tak? A jakże? Jeden mężczyzna w trzech osobach. To które z was ma jaja? A które mózg? Buja! A co, nie śmieszne? Nie śmiejesz się? Znaczy, że ty nie jesteś ten od mózgu. No dobra, fajnie. Fajnie, to będzie easy. O, panie, myszka! Myszka mi się zahaczyła klawiaturę. Nadawałbyś się do naszej kompanii. Chodź, zaprowadzę cię do Olgierda. What the fuck? Tak się zdobywa uznanie Polaków. Dzików. A to strasznie mi się kojarzy tak z Polakami. O kurde. Jestem Geralt z Rivii, ten, który nie umie wchodzić po schodach. Dam ci radę, Geralt z Rivii. Jak już staniesz przed Olgierdem, mów tak, żeby go zaciekawiać. Ja mam go zaciekawiać? To on szuka kogoś, kto zabije bestię. Kogoś, niekoniecznie ciebie. Więc jeśli chcesz tę robotę, musisz go zaciekawić. A Olgierd bardzo szybko się nudzi. Trudno, kurde. Ja mam dużo innych zajęć. Priwiet! Ładne pierdonki. Ło! Chciałbym takie kiedyś zrobić. Atamanie, masz gościa. Jak kozacy z potopu. Sprzedają się najlepiej? Ludzkie? Popiersia królów i akty. I broż. Co my tu mamy? Gołą babę. Akt. A ty co o niej? W dodatku elfka. Nie znam się na rzeźbiarstwie. Mnie się podoba. Wolę twórczość Gernsta. Pogadajmy o zleceniu. Mnie się podoba. A mnie się podoba. Szczególnie te dwa owalne elementy. Zgryz. Dobrze. Nie lubię ludzi bez poczucia humoru. Potwornie mnie nudzą. Lubiłem kiedyś Botticellego. Jak nikt inny potrafił tchnąć życie w kawałek zimnego kamienia. Ale kiedy teraz na to patrzę, widzę tylko głaz o idealnych proporcjach, bez skazy, idealny do bólu. Damn it. Równie martwy i nudny, jak przydrożny kamek. Wow, stary. Ale ma zajebisty ciuch. A teraz porozmawiajmy o konkretach. Zejdźmy do mojej kompanii. Ma zajebisty kaftan. Naprawdę chciałbym taki kaftan. On chyba jest jedwabny na drugim. Ataman Olgierd! Vivat! Niech żyje! Vivat! Ataman to był z poselstwem chyba. Tak? Zejdź i napij się z nami! No nie pamiętam. Ale... Kojarzę, że... Teraz nie mamy już wyjścia. Kojarzę, że Atamani byli właśnie w potopie. Nie! Ha! W ognie mieczem. Trochę kurzu. Przynieś nam wina i coś do jedzenia. Poza tym Bohtan Stupka, który grał Atamana, nie żyje. Znaczy Chmielnickiego. Co ja gadam? Jest jakaś okazja? Czy świętujecie bez powodu? Zawsze jest jakaś okazja. Dziś mamy chrzcin. Czyje? Nowej szabelki imć Bohatyrowicza.
Mam już dla niej imię. Będzie się zwała Tradycja. Było w czymś. Coś kojarzę. Ale nie wiem, w którym dzwoni. W kościele dzwoni. Powiesz mi coś więcej o tej bestii z kanału? Nie mam pojęcia, co to takiego. Ale wiem, że zabija ludzi. Nie przejąłbym się tym zanadto, gdyby niedawno ofiarą nie padła moja kucharka. Nikt tak nie przyrządzał dziczyzny jak ona. I po tę dziczyznę wysłały się do kanału? Coś mi się kurwa wydaje, że on ściemnie. Była na jakiś festyn, a przy okazji miała odwiedzić kuzynkę. Ta jej nagadała, że w Oksenfurskich kanałach mieszka królewicz zaklęty w ropuchu. Wiadomo jak to baby. Każda by chciała księcia, choćby miała za nim brodzić po kolana w gównie. Weska też chciała, więc poszła, ale już nie wróciła. Ponoć nie ona pierwsza zresztą. Hej, zostawcie ją. To tak się traktuje córkę dziedzica? Ale że co jego? Wybacz, o czym to mówiliśmy? A tak, o zleceniu. No więc ja. Zajmiesz się tym? Została jeszcze jedna formalność. Zapłata. Nie myśl o tym. Jak wrócisz z łbem potwora, będziesz mógł sobie stąd wziąć, co ci się spodoba. Bardzo szczodrze, ale jednak wolałbym się umówić na jakąś konkretną sumę. Niech ci będzie. Ile chcesz? 300? 400 koron? 450. Umowa stoi. A stąd i tak będziesz mógł sobie zabrać jakiś suwenir. Okej. Pozbędę się bestii. Zobaczymy. Jeśli zjawisz się tu z jej Ben, nagroda cię nie minie. Nie wiem, coś mi się w nim nie podoba. Dziki. Dzika. Dziwka. A ty jak się. Ty też jesteś dziki, ty jesteś dziwka. Kurde, tych panienek nie lubię. Ty, ale może coś tu można ograbić. Ty, wow! Mogę w to se rzucać? Zacne? Piękne? Gnomie swawole. O, ma mieć coś tam. Serio? A ja chcę się jeszcze przejść. Chcę zobaczyć, co tutaj mają za ciekawe rzeczy. Jakieś fanty. Okej. Jakie po... Jakie chlory. Typowe polskie powiedzenie. Najebane to do domu. Ja tylko im ciąłem głowę, tak se, o, tak, żeby było fajnie. Muszę zobaczyć, co tutaj jeszcze może. Może ma coś na górze ciekawego, fajnego? Ty, przecież mnie tutaj takie, rzucę coś? Halo. Jakieś fajne suwenirki? Ja chcę suwenir. Okej, okay, tutaj są. Tu są rzeczy. Kto mnie swawolę. Kurde, czemu tyle tych gnomi swawo? To są jakieś nawet nieciekawe książki. Przesuń się. List z domu aukcyjnego. Coś mi się wydaje, że to jakieś znaczenie może mieć. Ale chyba nie fabularne. To może? Zaklinacz, zaklina bestię. List. Co? Kurde. Jaką? To jest list z domu aukcyjnego. Co to? Late. Został już przeczytany.
Kurczę, to gdzie to wtedy jest? Jestem ślepy? Możliwe. O, jest. Read 30 books on takie co się jest. Jesteśmy niezwykle w kontekście, co to z naszych usług, wierzymy, że rzeźba autorstwa będzie widocznie, jak to pan wylicytował, sprawi panu wiele radości. Mam nadzieję, że dzieło dobrze do pana w nieruchomym stanie. W przypadku jakiegokolwiek zastrzeżenia, prosimy zwrócić się do firmy przewoźniczej Roy & Roy, która ponosi wszelką odpowiedzialność za transport. Polecam się panu serdecznie w pamięci i zapraszam do udziału w kolejnej licytacji do aukcyjnej Borsodich. Dobra, bez tych skanałów to już wiem, co to wymięty list. Pana na Weresy. Ach, co już stare jest. Trup z Nowy Grandu, coś tam. Dobra, po prostu przeczytam, żeby mieć to skończone. Nowy wpis bez tyry już o fajnie. Ale ja takie rzeczy już czytałem i to nie... Dobra. W dupie. Ruszajmy więc dalej z naszym poematem. Gdzie teraz? Up. Ha! Nikt się nie spodziewa spadającego wiedźmina z drzewa. Ty, dziwko, niczym straczka. A ja będę wołała kocie oczka. Co, zabronisz mi? Przejdź do rzeczy. Mam dla ciebie intratną ofertę, kocie oczka. Ktoś zabił mojego przyjaciela, nazywał się Clivert. Chcę, żebyś ustalił, kto za tym stoi. I uciął mu łeb. Czemu sama go nie pomścisz? Wy chyba lubicie sobie szabelką pomachać. Ano lubimy. Gdybym wiedziała, kto stoi za śmiercią Cliverta, dawno temu wyprułabym mu flaki. Ale nie wiem. Ale ty, kocie oczka, ty dużo widzisz. Ty go wytropisz. Jestem wiedźminem. Nie przyjmuję zleceń na ludzi. Ale mimo to czasem ich zabijasz, co? Zdarza się. Nie myślisz, że morderca mojego przyjaciela sobie zasłużył, he? Przynajmniej mnie wysłuchaj. Clivert sprzedawał fistek. Nic wielkiego, lokalny handel. Parę dni temu pojechał po towar do łukowca. I nie wrócił. Byłaś tam? Widziałaś jego trupa na własne oczy? Nie. Clivert był sukinsynem, ale słownym. Jeśli nie stawił się na spotkanie ze mną, to znaczy, że jest martwy. Znajdź drania, który za tym stał. Znajdź i zabij. Dobrze zapłacę. Przemyślę to sobie. Clivert miał bliznę na czole, podobną do twojej. Rozpoznasz po niej ciało. Powiedziałem, że to sobie przemyślę. Wiesz co, kocie oczka? Starczy, że raz spojrzę na faceta i wiem, z jakiej jest gliny. Zrobisz, o co proszę. Mogę się założyć. No, co byś już przegrała. W Senfurcie. W alchemii. W karczmie przy rynku. Jakoś mnie... Nie podoba się ta postać. Ale kto tutaj jest? Kolejni... sami dzicy. Tańce hulanka swawola. Ledwie karcz mnie rozwalą. Ha, ha, hi, hi, hejże hola. Twardowski. Chodź, płotka, sierotka. Wow, fajnie. Wróć tu. Potencjał. Dobra, no to jedziemy do Łoksenfurta, tak? Wolę użyć drogowskazu. Tak, to... Co? Zajdź do kanału. No dobra.
Ach, te ekrany ładowania. Długo trwa. A ja nie wiem, co mówić. W sumie nie mam jakiegoś pomysłu dzisiaj, co bym móc mówić. Zobaczymy, co po prostu przyniesie nam przygoda. Dobra, to idziemy. Kto pluje? Kto pluje? Wygnoje. Dobra, tędy. No tak sobie. No. Aha, łotopiec. To było ciekawe. Co się tu znajduje? Rany cięte jak miecza, to raczej nie jest łotopstwo. Okej. Szkoda, że mam tutaj 15 FPS-ów. Bardzo przepraszam. Niestety, nie jestem w stanie zbyt tego ogarnąć. Nie mam tak dobrego kompa. Nie bosz się, słyszysz? Nie bosz się! Proszę, nie rób mi tego. Ruchają? Szani? Gera? O, cześć, słuchaj, reanimuję. Jep. Szani, daj spokój. Nie żyję. Na pewno. Coś da się zrobić. Sprawdź, czy kuśka staje. Niech to szlak. Zrobiłaś, co mogłaś. Dzięki. No była w pierwszej części. Dobrze cię widzieć. Ciebie też. Straciłem cię z oczu, kiedy wyjechałem z Wyzimy. Co się z tobą działo? Długo by opowiadać. W skrócie, dalej leczę ludzi. Otworzyłam lecznicę w Oxenfurcie, ale jako obywatelka Redanii służę też armii. Musisz mi wszystko opowiedzieć. Chętnie, ale może niekoniecznie tutaj. O, Gaduseusz. Czy jakieś zadania dla Redanii? Czy spacerowałaś po kanałach w ramach rekreacji? Rano przyszedł rozkaz. Zeszliśmy tu z oddziałem, ale coś nas zaatakowało. A ble? Ten żołnierz. To był dla ciebie ktoś ważny? Nie, no, nie, no. W przyszłym tygodniu miał wyjść na przepustkę. Teraz nie wyjdzie. Ani on, ani reszta oddziału. Ilu ich było? Cała drużyna. 6 dzielnych chłopaków. Wszyscy zginęli. Smutne. Co was zaatakowało? Widziałaś? Nie, jak tylko się pojawiło, zaczęłam uciekać. Wiem tylko, że było wielkie, było jadem i wydawało takie laskające odgłosy. Zeugl? Czyli to raczej nie Zeugl? Moja ta mi banda utopców. Nie, na pewno nie. Nie wiem, jak się czyta, pisze się Zeugl, ale chyba czyta Zeugl. Nie wiem. Ale potwór w ogóle się tym nie przejął. Czyli nie boi się ognia. Dobrze wiedzieć. To jak go zabić? Po co tu zeszliście? Oczywiście, jeśli to nie jest tajemnica wojskowa. Muszę zdobyć próbki jadu tej poczwary, która tu grasuje. Oprócz tego, że zabija ludzi, którzy się tu zapuszczają, zatruwa też wodę w studniach i coraz więcej osób przez to cierpi. W tym redańscy żołnierze. Zamierzam zabić te bydle. Potem mogę ci przynieść próbki. Miło z twojej strony, ale wolę iść z tobą i zadbać o próbki osobiście. Kwestia jest niebezpieczna. Widziałem. Próbki? Jestem już duża, Gera. Poradzę sobie. Skończ mnie przekonywać, bo wiesz, że i tak postawię na swoim.
takim razie pokaż mi, gdzie zaatakował was potwór. Tędy. Krata jest mocno wygięta, jakby coś uderzyło w nią z impetem. Zatrzasnęła mi uciekając. Pewnie potwór miał wam. Dobrze, że wytrzymała. Ale teraz musimy znaleźć inną drogę, żeby przejść dalej. Chcesz szukać na zewnątrz? Raczej liczę na to, że przy okazji uderzenia ucierpiała któraś ze ścian. Dobra, z racji tego, że już wiem, co dalej robić, czyli skorzystaj z tej ściany, to jest taka chwila przerwy. Chciałbym wam życzyć miłego dnia, bo chciałem właśnie w tym momencie skończyć. Wydaje mi się, że takie półgodzinne odcinki będą całkiem w porządku, a nie za długo, a nie za krótko. I mam nadzieję, że następny odcinek wyjdzie. Nie wiem, czy ja to będę robić w dzień, codziennie odcinek, czy co dwa dni. Zobaczymy, ile tych odcinków wyjdzie. Przynajmniej ile uda mi się nagrać w ciągu najbliższych kilku dni, i tak, żeby w momencie 31 mieć już materiał z krew i wino. Najwyżej po prostu przyspieszę udostępnianie. Tak jeszcze siak, serdecznie wam dziękuję. Mam nadzieję, że wam się podobał ten materiał. Może będę trochę więcej coś mówił o nawet nie tyle o samej grze, ale też coś o sobie, jakieś takie ciekawostki mówić, patrząc na te pancerze, czy też wchodzić w tematykę swoją osobistą. No, także mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, łapka góry się przyda, bo to też jest konstruktywne. Tym bardziej, że pewnie niewielką ilość chętnych znajdę na oglądanie tej serii, z racji tego, że to większość woli Warcrafta 3. A też chciałem powiedzieć, że komentarz na dole też się przyda, czy wam się podoba, co poprawić, co nie poprawić. Chociaż i tak zakładam, że nagram dzisiaj z 5 odcinków. Może 3. 10, 30. Także trzymajcie się, do zobaczenia i cześć w następnym odcinku.